Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie w kolejnym Vlogmas. Jak widzicie, te moje Vlogmasy zaczynają być coraz bardziej świąteczne. Ja słuchajcie, od samego początku nie jestem taka wow, wszędzie lampki, wszystko się dzieje, tylko tak muszę, tak jestem takim slow starterem, muszę tak powoli dojść do siebie, do tego, że są te święta. I tak w okolicy 6, 7, 8 zaczynam dopiero myśleć o dekorowaniu domu, o świętach, no ale w tym roku specjalnie dla Was jest już choinka, nawet jest tutaj właśnie w moim studiu, bo dom jeszcze jest cały w rozsypce, słuchajcie, w rozsypce, ale to będzie w innym vlogu. Kochani, robimy remont w naszym salonie. Mąż zdecydował, że będziemy kompletnie likwidować nasz kominek. Myśleliśmy o tym od kilku lat. Jeżeli chcecie taki vlog, w którym pokażę Wam ten mój salon przed zmianą i po zmianie, to koniecznie dajcie znać, dajcie łapkę w górę, to wtedy Wam pokażę, właśnie takiego vloga przygotuję. Ale właśnie wchodzi nam ekipa, która będzie burzyć, będzie wszędzie kurz, także to nie jest dobry czas przed świętami. No ale cóż, ja dzisiaj się z Wami spotykam, żeby porozmawiać o takich wspomnieniach świątecznych. I z takim pytaniem, czy lubicie święta Bożego Narodzenia? I jestem... No mogłabym się założyć, że większość z Was odpowie tak, tak, kochamy święta, uwielbiamy święta. Święta to najwspanialszy czas w roku. Ja Wam powiem szczerze, że zaczynam dopiero teraz, jak jestem już dorosła, już ileś lat mam rodzinę, to zaczynam dopiero teraz jakby doceniać te święta i lubić je tak naprawdę. Nie zawsze tak było, że ja te święta lubiłam. Oczywiście lubiłam je, jak byłam dzieckiem, kiedy nie musiałam jakby przygotowywać ich, kiedy nie musiałam być obciążona właśnie jakimiś takimi trudnymi sprawami, zakupami, kolejkami i tak dalej, to te święta lubiłam, no bo oczywiście byłam dzieckiem, które tylko dostawało prezent. Natomiast później już, gdy byłam w takim wieku już, no nie wiem, studia, liceum, taka pierwsza dorosłość, to te święta tak coraz mniej mi pasowały. Po pierwsze były już jakieś takie konkretne obowiązki, a poza tym wiecie, to żeby święta były fajne, to musi się jakby dobrze dziać w życiu osobistym, w rodzinie, a nie zawsze tak było. Dlatego no przez wiele, wiele lat jakby uczestniczyłam w tych świętach trochę, bo musiałam, bo taka jest tradycja, trochę na siłę. I weszłam, słuchajcie, w taki nawyk takiego lekkiego poddenerwowania tym okresem przedświątecznym, że to jest stres, że trzeba te prezenty kupić, że znowu, że tyle w sumie kasy na to idzie, że większość osób jest w sumie nie do końca zadowolona z tych prezentów, że się spinamy. I słuchajcie, teraz już naprawdę mam swoje lata, postanowiłam wyluzować i spojrzeć na te święta oczami moich dzieci. I po pierwsze, chciałabym właśnie powspominać, jak to było, jak byłam dzieckiem i co ja najfajniej z tych świąt wspominam, co ja najlepiej pamiętam, które z tych świąt zapadły mi w pamięć. Chyba najlepiej wspominam takie święta w czasie, jak byłam dzieckiem, z kuzynami, z siostrami ciotecznymi, z ciotkami, z wujkami. To były takie święta, gdzie się dużo działo, gdzie było zamieszanie, gdzie było głośno, gdzie dzieciaki się bawiły, gdzieś tam biliśmy między sobą, gdzie każdy był podekscytowany Mikołajem, prezentami, czy ten Mikołaj przyjdzie, czy nie przyjdzie, kto się przebierze, kto zniknie, bo oczywiście, jak już byłam trochę starsza, no to oczywiście wiedziałam, że z tym Mikołajem to jest nie do końca, wiecie, prosta sytuacja. I takie święta, tak jak najlepiej je pamiętam, one się kończyły trochę taką imprezą rodzinną, że na początku było tak elegancko, bardzo świątecznie, życzenia, modlitwa, a później już po prezentach totalne wyluzowanie, impreza u cioci na imieninach. Także to były bardzo fajne święta. Wspominam też fantastycznie święta w hotelach. Rzadko wyjeżdżaliśmy rodzinnie na właśnie takie święta, na takie, można powiedzieć, w czasy świąteczno-noworoczne, ale pamiętam taki wyjazd chyba do Karpacza, gdzie byliśmy właśnie całą rodziną z naszymi kuzynami z Krakowa i byliśmy chyba półtora tygodnia albo dwa i naprawdę to były fajne święta. To oczywiście no, Wigilia taka, wiecie, na dużej jadalni, przy stołach, gdzie przy każdym swoim stole większym siedziała rodzina i to też były bardzo fajne święta.
gdzie było mnóstwo zabawy, mnóstwo biegania z kuzynami. To były najfajniejsze właśnie takie święta, gdzie mogliśmy łobuzować i psocić z innymi dzieciakami. Pamiętam, poznałam wtedy dzieci z innych krajów, bodajże z Węgier, i nie mówiąc słowa po węgiersku ani po angielsku, i te dzieci też mówiły tylko po węgiersku, pamiętam, że się doskonale bawiliśmy, doskonale dogadywaliśmy, nie wiem jak to się działo, ale wszystko byliśmy sobie w stanie wytłumaczyć. Były bardzo, bardzo fajne czasy. Pamiętam też fantastyczne święta kilka lat temu, kiedy żyli jeszcze dziadkowie mojego męża. Moi dziadkowie nie żyją już od kilku lat dłużej, ale kiedy jeszcze byli dziadkowie, to było chyba około 4 albo 5 lat temu, kiedy spotkaliśmy się wszyscy razem, większą grupą taką rodzinną nad morzem. Spotkaliśmy się w Słupsku w Ustce, mieszkaliśmy w hotelu w Ustce i tam też właśnie w hotelu. To były takie święta w hotelu, pierwszy raz w dorosłym życiu święta w hotelu. Słuchajcie, to było fantastyczne. Świetnie się bawiliśmy, siedzieliśmy tam chyba kilka dni. Chodziliśmy w ciągu dnia na spacery po plaży, takie mroźne, wiecie. Wdychaliśmy jod, oddychaliśmy świeżym powietrzem, spędzaliśmy czas właśnie z dziadkami. Dzieciaki, kuzyni bawili się wszyscy razem. Dzieciaczki były jeszcze małe, oczywiście wielka ekscytacja. Był Mikołaj, taki no wspólny dla wszystkich, więc te dzieci takie oczekujące, takie szczęśliwe, takie bardzo, bardzo podekscytowane. No i najfajniejsze w tych świętach jest to, że no oczywiście płacimy za nie, ale słono, ale tam są też fajne aktywności. Jest na przykład robienie pierniczków, jest robienie jakichś takich ludzików, domków z ciasta, z marcypana, chyba z piernika, domku z piernika, robienie jakichś ozdób świątecznych, dzieci robiły Mikołaje, naprawdę fajnie, a oprócz tego, no oczywiście nie musimy nic szykować, nie musimy w ogóle siedzieć w garach, no i oczywiście można mieć pewnie zastrzeżenia do potraw, do jedzenia, czasem jest to jedzenie lepsze, czasem gorsze, ale słuchajcie, najważniejsze, że ono jest gotowe, podane, że ktoś nam je podgrzewa, gotuje i jest ono dostępne i nie trzeba szykować, zmywać, biegać z garami, biegać z talerzami. No oczywiście są ludzie, którzy tam pracują i oni takie mają święta, powiedzmy, słabe, no ale dostają za to wynagrodzenie i też się w jakiś tam sposób na to pewnie godzą. Także to są fajne, naprawdę święta na wyjeździe są super, a w takim już dorosłym życiu, no to bardzo lubię święta, które organizuję u siebie w domu. Parę razy byłam w czasie tego okresu świąteczno-noworocznego i przede wszystkim świąt Bożego Narodzenia za granicą i chciałam Wam również opowiedzieć o tych moich przygodach zagranicznych. Byłam w sumie chyba w 4 różnych krajach i no i jestem ciekawa, czy chcecie taką opowiastkę, jak było, gdzie było najfajniej, co było najciekawsze, co było najtrudniejsze. Jeżeli chcecie, to komentujcie, ja Wam chętnie opowiem i też Wy się podzielcie. Ale wracając do świąt w moim domu, to chciałam Wam powiedzieć, że właśnie bardzo lubię te święta u mnie w domu. Oczywiście jestem wtedy tak urobiona, jestem wtedy tak strasznie zapracowana i bardzo mocno zestresowana, że to akurat nie jest fajny aspekt, ale staramy się też, że jeżeli te święta są u nas w domu, żeby to były takie święta, w których każdy przygotowuje coś, czyli wszyscy goście przywożą jakieś jedzenie, żeby to też nie było takie bardzo obciążające tylko dla mnie. Każdy czymś tam jest dobry. Jeden przygotowuje śledziki, ja najczęściej przygotowuję grzybową z uszkami, teściowa przygotowuje barszczyk, ktoś tam piecze ciasto, ktoś tam znowu jest świetny w pierogach z kapustą albo z grzybami, albo rybę po grecku ktoś potrafi fantastycznie zrobić, czego ja akurat nie cierpię i w ogóle nie lubię tej ryby po grecku. No na przykład ja też robię ryby, piekę karpia, łososia. No jest dużo, dużo pracy, a jak mamy tych osób około 10 albo nawet 12 na Wigilii Świątecznej, to, no to oczywiście jest bardzo, bardzo dużo pracy, tak? No ja w tym roku też organizuję Wigilię u siebie w domu i oczywiście będą wszystkie takie nasze tradycyjne potrawy. Oczywiście te tradycyjne potrawy w różnych miejscach się troszeczkę różnią. Jeżeli chcecie też taki film,
którym opowiem Wam o tych potrawach, co jest u nas na stole wigilijnym, to dajcie łapkę w górę i też komentujcie. A tak myślałam, może byśmy coś, słuchajcie, upiekli razem. To też dajcie znać, czy tego typu filmik vlogmasowy by Wam odpowiadał, czy chcecie na przykład zrobić ze mną łóżka z kapustą i z grzybami, czy chcecie ze mną ugotować tę grzybową właśnie wigilijną, czy chcecie może zrobić ze mną ciasto. Słuchajcie, jestem fantastyczną, robię bezę Pawlowa, naprawdę genialną. Jestem sławna w towarzystwie i zwykle jak są jakieś urodziny, to ja jestem proszona o to, żeby przygotować tę bezę, więc jeżeli byście chcieli, to jest w ogóle nieświąteczne ciasto, ale wychodzi pięknie i smakuje fantastycznie i mam bardzo dobry, sprawdzony przepis. Jeżeli chcecie ze mną upiec taką bezę Pawlowa, a ją się piecze, przygotowuje się około 4 godziny, to znaczy ona się piecze 3,5 godziny, natomiast przygotowuje się ją bardzo szybko. Także jeżeli chcecie, to dajcie znać. Kochani, no nie wiem, to chyba tyle. Ja już zaczynam dekorować mój dom. Oczywiście jak tylko się skończy ten remont w salonie, który jak będziecie chcieli, to Wam pokażę, to potem już będę dekorować wszędzie lampeczki, no ale choineczki takie są. Jedna z tych choineczek wylądowała u Poli w pokoju, mogliście zobaczyć we vlogu, który tutaj był. Podlinkuję, w którym był cały remont Poli pokoju pokazany. Będzie też więcej światełek, dekoracji, no i przymierzam się już do zakupu choinki, bo u nas ta choinka zwykle tak staje w domu około tygodnia przed Wigilią. Natomiast no, w tym roku z uwagi na właśnie te filmy vlogmasowe postaram się taką choinkę zorganizować troszeczkę wcześniej. No dobrze, kochani, mnóstwo pytań Wam zadałam. Komentujcie, co byście chcieli w kolejnych vlogmasach, a ja szykuję się na kolejne filmy. Trzymajcie się, kochani. Pa!